Szczęść Boże, Julii Taprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje o pogodzie. Na wschodzie Europy słabnący wyż. Nad pozostałą częścią kontynentu aktywne niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody w Polsce początkowo będzie kształtować pole podwyższonego ciśnienia, a następnie zatoka niżowa powiązana z niżem znad Alp. Nad obszar kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze. Na przeważającym obszarze Europy dziś pogodnie. Więcej chmur z deszczem pojawi się w rejonie Wiednia, Marsylii oraz Rzymu. Opady niewykluczone także w Paryżu i Atenach. Termometry w Moskwie wskażą zaledwie 2 stopnie. Na zachodzie kontynentu około 10, na południu 14, a w centrum najcieplej około 16 kresek powyżej zera. I przechodzimy do kolejnej mapy. W Polsce czeka nas pogodny dzień. W całym kraju zachmurzenie małe i bez opadów. Dużo słońca i ciepło. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 16 na przeważającym obszarze, do 17-18 na południu kraju. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie wyniesie około 1013 hektopaskali i będzie spadać. A już teraz zapraszam Państwa na wędrówkę do poszczególnych regionów naszego kraju.